Dzień doberek. Dzisiaj pod koniec wiadomości wymienię w wielkim skrócie, co zostało wprowadzone do gry w momencie wejścia aktualizacji Szepty w ścianie z małym naciskiem na ciekawsze aspekty lub takie, które mogły umknąć waszej uwadze. Do 21 grudnia za oglądanie streamów z Warframe'a, o ile twórca włączył dropy, a ty masz połączone konto Warframe'a z Twitchem, otrzymasz nagrodę. Za pierwszą godzinę formę. Za drugą godzinę slot na Warframe'a oraz glif, za trzecią godzinę gniazdo na broń i kolejny glif, który mi się osobiście niesamowicie podoba. Jeżeli chcecie więcej glifów, wystarczy oczywiście wrzucić w wyszukiwarkę Colors Warframe i znajdziecie ogromną kolekcję kodów z glifami. Czy są oprócz tego jakieś kody, które dają coś innego? Tak, Parvos. To już jest bardzo stary kod, który daje taką tą złotą rączkę, więc jeżeli już go kiedyś wykorzystaliście, to nie będziecie mogli go ponownie użyć. Ale jeżeli nie, no to wbijcie sobie, będziecie mieli taką fajną dekorację na swój orbiter. Oraz Pride 2023, dający glifa oraz wyświetlacz. W poprzednich wiadomościach zapomniałem umieścić relację z przekazywania form osobom, które jako pierwsze wpisały komentarz ze swoim nickiem, więc teraz to nadrabiam. To taka dokumentacja, że moje ewentualne konkursy nie są jakąś ściemą, tylko faktycznie przesyłam tym, którzy wygrali jakieś nagrody. W samej grze też dzieje się wiele rzeczy ciekawych i to naraz. Dalej są alarmy z Sevagotem, to jest informacja dla tych, którzy jeszcze ich nie wykonali. Pojawiła się armada Razorback, pęknięcie termy na Orb Valis i najazd guli na równinach Eidolon. To ostatnie niestety już się skończyło. W międzyczasie w inwazjach był do zgarnięcia Semat na reaktor Orokin, był także sobie Baro, ale niestety już odleciał, oraz mamy nowe wyzwania w Gwiezdnym Szlaku, które warto byłoby powykonywać. No i oczywiście zmieniły się wszystkie tygodniowe rotacje nagród, czy też rzeczy do kupienia tam, gdzie coś takiego występuje, więc warto byłoby także się przejść i sobie sprawdzić, co tam jest do zdobycia, czy też do kupienia. Dziś rozpoczęła się operacja Krzyk Gargulca. Dekorator klanowy musi ustawić gargulca w dojo i każdy, kto tylko może, powinien wyruszyć na misję F-Fervo na Deimosie. Jeżeli w jej trakcie zostanie pokonany cel zabójstwa oraz dodatkowo anioł pustki, uczestnicy otrzymają przekleństwo, które trzeba ofiarować gargulcowi oraz dodatkowo otrzymają groteskowe odłamki, które można u tego gargulca wymieniać na dość ciekawe nagrody. Postanowiłem, że na kanale wprowadzę playlistę Warframe poradniki, aby oddzielić filmy, w których pokazuję pożyteczne rzeczy, od tych z wiadomościami, gameplayem czy inną dziwną zawartością. W związku z tym mam zamiar zrobić mały porządek i zacznę przeglądać swoje stare filmy. Część z nich zostanie przeniesiona do poradników, jednak większość zostanie usunięta, za wyjątkiem tych, które mają jakąś wartość archiwalną. Na przykład pokazują te elementy gry, które zostały zmienione, jak na przykład filmik, który pokazuje, jak się walczyło kiedyś z szakalem. Przejdźmy więc do tej ostatniej aktualizacji, którą mieliśmy. Podstawą jej jest całkiem spory, nowy quest fabularny Szepty w ścianach, który należy ukończyć, aby otrzymać dostęp do nowych węzłów na Deimosie i nowego syndykatu. Ponadto otrzymuje się po jego wykonaniu nową broń Grimoire, schemat do nowego Warframe'a Curvexa, mod Dziedzictwo Mentora umożliwiający wykonywanie ciężkiego ataku Tenokai oraz związany z tym ciężkim atakiem Segment ulepszający broń białą oraz adapter Arcanum broni białej. Pojawiły się no, oczywiście nowe typy misji, które są dostępne w tychże nowych węzłach, ale najważniejsza z nich to tak zwana Netracela. Jest to misja tygodniowa, którą można wykonywać 5 razy. Dostęp do niej jest poprzez jednego z członków nowego syndykatu.
Poziom trudności jest dość wysoki, ale potencjalne nagrody rekompensują czas trwania misji i trudność, ponieważ za dostanie się do Natraceli otrzymacie latarnię Entrati i jedną z nagród z listy, którą teraz widzicie. Jeszcze jedna uwaga. Aby dostać się do Natraceli, trzeba wziąć 4 różne brzemienia i naprawdę chyba nie ma sensu, aby jedno takie samo brzemię brało kilka osób naraz. Co nieraz widziałem wczoraj, gdy robiłem sobie tę misję. A może jest jakiś sens, ale ja go nie znam? W Sanctum Anatomica jest też możliwość pozbycia się niepotrzebnych arkan, co też od razu skwapliwie uczyniłem. Dzięki czemu jest możliwość zakupienia różnych paczek z arkanami i przy dużej dozie szczęścia otrzymania bardziej przydatnych czy też cennych arkan. W sumie jest to całkiem ciekawy nowy sposób na zdobywanie arkan. Podoba Wam się ta opcja? W grze pojawił się nowy archgun o nazwie Mandonel, do którego schematy wypadają z nowych misji niekończących się. Jak już jesteśmy przy archgunach, to w tej aktualizacji większość tego typu broni dostała różnego rodzaju buffy, choć większość zmian dotyczy tylko tego, gdy wykorzystujemy taką broń jako broń ciężką. Co ciekawe, zyskobiorczyni otrzymała 50% redukcji na obrażenia ciężkiej broni, z pewnymi małymi wyjątkami, aby trudność w walce przeciwko niej nie uległa zmianie. Wydobycie ciężkiej broni przyznaje Warframe Moli 2000 gardy. Co to jest garda? Jest to nadmiarowe życie, z którego w pierwszej kolejności odejmowane są obrażenia, jeżeli już się nie ma tarcz. Różni się od życia tym, że garda się nie regeneruje, choć może zostać odnowiona poprzez pozyskanie kolejnej gardy. No, ten parametr, a właściwie mechanika gry jest dla mnie nowością, bo kiedy przestałem grać, nie było jeszcze czegoś takiego. Pojawiła się możliwość łączenia okruchów Archon. Robi się to poprzez Hermita, ale aby ta opcja była dostępna, najpierw należy zakupić schemat segmentu transmutacji dla Hermita, wyprodukować go i umieścić. Schemat można kupić w Sanctum Anatomica po osiągnięciu rangi badacz, oczywiście w nowym syndykacie. Został dodany test na 4. legendarną rangę mistrzostwa. Ciekaw jestem, na czym on polega. Uzupełniono opisy aktywnych wzmocnień, które można sprawdzić, gdy się wciśnie Escape i najedzie się na ikonkę nieznanego nam bonusu. Została dodana możliwość aktywowania ukrytego Rivena w celu poznania jego wyzwania, którego wykonanie jest potrzebne do jego otwarcia. Wymaga to oczywiście wolnego slotu na Riveny. Znacząco osłabiono wrogie nekramechy Voidrick i ich niszczenie jest teraz o wiele prostsze niż wcześniej. Zresztą jak zauważyłem jeszcze przed tą aktualizacją, wprowadzono jakieś zmiany we wrogich nekramechach w skarbcach izolacyjnych, bo padały jak mucha w porównaniu do tego, co było kiedyś. Czy to dobrze? Dla nowych graczy, którzy pragną jak najszybciej przejść całą linię fabularną, tak, bo w sumie to dla nich wprowadzono takie ułatwienie. Ale czy tak generalnie to dobrze? Osobiście mam mieszane uczucia. Macie pytania? Chcecie coś dodać? Korzystajcie z komentarzy. A teraz pozdrawiam wszystkich i znikam.